Witam serdecznie, Piotr Nisztor. Oglądają Państwo Rozmowę Ściśle Jawną, a dziś moim i Państwa gościem jest Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry Państwu. Ja mam tu listę zakupów. Zakupów Ministerstwa Obrony Narodowej, tych zakupów, które mają dozbroić polską armię. No i tu krótko wymienię, za chwilę rusza kolejna faza programu Wisła, czyli obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu. 6 rakiet Patriot, 500 wyrzutni HIMARS, niszczyciele min Kormoran 2, zdalnie sterowane systemy wieżowe do Rosomaków, wielozadaniowe śmigłowce wsparcia z fabryki w Świdniku, satelity obserwacyjne, niszczyciele czołgów z brytyjskim systemem. Pytanie, co z tych zakupów jest najważniejsze? Panie redaktorze, ja po prostu nie potrafię powiedzieć, bo oczywiście czołgi, artyleria jest niezwykle istotna, co pokazuje w tej chwili wojna na Ukrainie, ale te czołgi bez rozpoznania, bez systemu dowodzenia, bez śmigłowców, bez doskonale wyszkolonych żołnierzy, którzy muszą być wyposażeni w pojedynczego żołnierza. Także oczywiście ta broń taka destrukcyjna i ostateczna, czyli ciężka, jest najważniejsza. Samoloty oczywiście do tego dochodzą, jest najważniejsza, ale bez kamizelek, bez hełmów, nowoczesnych hełmów, które pozwolą żołnierzom wykonywać jak najlepiej ich zadanie i rzemiosło, to jest niemożliwe. Tu nie można coś powiedzieć, że dzisiaj kupimy czołgi, a jutro kupimy karabiny. No to, właśnie, bo na tej liście jeszcze jest, lista jest oczywiście dużo dłuższa, F-35, tak. Apache, czyli śmigłowce bojowe, no a wcześniej już między innymi czołgi Abrams. Ale ja chciałem zacząć od tego zakupu, być może zaskakującego, być może nie. I to pytanie właśnie do pana posła. Satelity obserwacyjne. Dotychczas korzystaliśmy z sojuszniczych satelitów amerykańskich, które przekazywały nam informacje, jak ważnym dla rozpoznania dzisiaj będą zakupy satelitów obserwacyjnych. Panie redaktorze, Polska już posiada systemy rakietowe dalekiego zasięgu, czyli poza horyzont. Mamy systemy rakietowe bardzo precyzyjne, które na odległość 900 km trafiają z dokładnością do 3 metrów. I żeby trafić w taki cel, to trzeba mieć wiedzę, gdzie ten cel jest, jaki ten cel jest. Więc bez rozpoznania satelitarnego, bo drony tam nie sięgną, bez rozpoznania satelitarnego nie wykorzystamy tej niezwykle precyzyjnej, groźnej broni, ale i bardzo drogiej. Nie możemy sobie tak strzelać, jak Ruscy kalibrem strzelają na 500 km, bo im chodzi o zniszczenie. My chcemy pokonać wroga, a nie pastwić się na ludności cywilnej. Dlatego system rozpoznania satelitarnego to jest coś, co obecna technologia pozwala przygotować, wyprodukować nawet stosunkowo niewielkim państwom. To nie są te czasy, kiedy tylko największe mocarstwa mogły wysyłać satelity w kosmos, bo w tej chwili to technologia miniaturyzacja pozwala to produkować. Zresztą są w Polsce firmy, które takie duże startupy, które produkują satelity obserwacyjne. Ja pamiętam, że za czasów Platformy i PSL-u polskie wojsko, które walczyło w Afganistanie, to swoje informacje, dane wszelkie przesyłało za pośrednictwem satelity Gazpromu. No, dużo od tego czasu się zmieniło. Panie pośle, a co z polską marynarką wojenną, o której stanie sporo kontrowersji? No i pytanie, czy te niszczyciele min Kormoran 2 to jedyny zakup dzisiaj niezbędny, aby odbudować marynarkę wojenną? Panie redaktorze, no trochę tak się przyzwyczailiśmy narzekać, że nic się w marynarce wojennej nie dzieje, ale tak, będziemy za kilka lat, bo to trwa cały czas, będziemy mieli 6 niszczycieli min. To jest dla naszej marynarki wojennej na Morzu Bałtyckim, to jest sprawa kluczowa. Bo Morze Bałtyckie bardzo łatwo jest zamknąć minując, czyli potrzebujemy tego. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało zakupić fregatę.
Fregaty będziemy produkować wspólnie z firmą brytyjską, która produkuje już sprawdzone, bardzo dobre, firmą Babcock. A więc fregaty rakietowe to, co jest dla mnie najważniejsze. Dalej ministerstwo myśli o wzmocnieniu i rozwinięciu nadbrzeżnego dywizjonu, nadbrzeżnej jednostki rakietowej, która jest, no, która zapewnia nam dominowanie na połowie Bałtyku, aż prawie do Szwecji, bo to mają zasięg daleko poza horyzont, na prawie 300 kilometrów te rakiety precyzyjnego trafienia. No więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski od strony morza, o bezpieczeństwo transportów morskich, którymi Polska otrzymuje towary, uzbrojenie, wsparcie, surowce, że to jesteśmy w stanie zapewnić. Także na marynarce też ministerstwo nie będzie oszczędzać. To i... panie pośle, to konkretnie, kiedy w takim razie ta nasza marynarka wojenna zacznie być tą marynarką istotną do ochrony Morza Bałtyckiego? Panie redaktorze, no, to niestety wymaga czasu. To kilka lat jeszcze, żeby osiągnęła ten poziom, o którym ja mówię, to niestety musimy te kilka lat jeszcze poczekać. Ważne jest również przygotowanie kadr marynarzy i to już się dzieje. Ci żołnierze są szkoleni, może na okrętach, które no, są, powiedzmy, kolokwialnie mówiąc, mniej doskonałe te fregaty, które... No, widzę, że bardzo łagodnie pan poseł podchodzi do tego, co niektórzy po prostu nazywają złomem. Panie redaktorze, to ja powiem coś takiego. Właśnie byłem na spotkaniu dorocznym Forum Bezpieczeństwa i Obrony Państw Morza Bałtyckiego, w którym biorą udział przedstawiciele Komisji Obrony Narodowej Państw Skandynawskich, Bałtów, Polski i Niemiec. Po raz kolejny się spotkaliśmy i tam mieliśmy rejs na fińskim okręcie wojennym. To jest stawiacz min. U nich to jest bardzo ważna rola, bo było bardzo duże wybrzeże, mnóstwo wysp, to jest bardzo istotne. Więc wie pan, panie redaktorze, ilu letni ten stawiacz był? 30-letni. Bo statek się tak szybko nie starzeje. Oczywiście byliśmy w środku, pokazywali nam wyrzutnie tych min, pokazywali nam te najnowocześniejsze na świecie miny, które powodują, że jego wartość bojowa tego statku nie można liczyć na lata. Wartość bojowa statku liczy się tym, co on potrafi. Te dwie fregaty nasze, które, no powiedzmy sobie, są leciwe, ale jeszcze wcale nie tak bardzo leciwe są. Ale one są chyba trochę starsze niż 30 lat. Ale niewiele starsze, panie redaktorze. Ja nie wiem, czy dzisiaj jeszcze pływa, ale 2 lata temu najstarszy okręt w US Navy, najnowocześniejszej marynarce wojennej, wie pan, kiedy był zwodowany? Oczywiście to był taki supplier, czyli tam dostarczający ten. W czasie II wojny światowej. To jest mit taki. Sprzęt wojskowy ma to do siebie, że wiek oczywiście ma jakąś wagę. Natomiast to, co w środku jest, to jak, ile razy był modernizowany, w jakie systemy wewnętrzne jest wyposażony, jak sprawny jest, jaki ma... To pod tym kątem trzeba mówić. I tu nie ma co się śmiać z tych fregat. Ja byłem wielkim zwolennikiem zakupu Adelaide. Fachowcy czy ludzie z branży wiedzą, o czym mówię, gdzie było wielu... którzy też mówili o złomie pływającym, o tych Adelaidach, a gdybyśmy je kupili, to by Polska miała najnowocześniejsze okręty rakietowe na Bałtyku. No ale decyzja była inna. A co w takim razie z okrętami podwodnymi? Bo też przecież od kilku lat trwała dyskusja, czy taki zakup nastąpi. Jak to wygląda? Na razie, panie redaktorze, na ten temat nie mam nic do powiedzenia. Jest oczywiście, prace są bardzo intensywne w ministerstwie z powodów oczywistych. No, w tym roku planowane mieliśmy mieć 2,2 PKB na obronę narodową. To i tak znaczący wzrost w ostatnich 6 latach.
a okazuje się, że a od przyszłego roku będziemy mieli 3% plus, bo to 3% to z mocy ustawy, a dodatkowo Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który też podniesie o kilkadziesiątnych procent, to będą po prostu gigantyczne pieniądze i ministerstwo pracuje nad nowelizacją modernizacji technicznej sił zbrojnych, no bo tamta modernizacja była przygotowana na zupełnie inne środki finansowe. W tej chwili będzie, więc być może też, że być może będzie uwzględnione, czy będzie jakoś uwzględniona kwestia okrętów podwodnych. To mówiliśmy o tym, co dzieje się i co będzie działo się, jeśli chodzi o nasze morze, o marynarkę wojenną. Przejdźmy trochę do sił lotniczych. Poważne zakupy, tak jak mówiłem, wielozadaniowe śmigłowce wsparcia AW-149 wprost ze Świdnika, zresztą sprywatyzowanego, wcześniej była to spółka państwowa, sprywatyzowanego z zarządów Platformy i PSL-u, a także F-35, czyli najnowocześniejsze myśliwce plus śmigłowce Apache, czyli te legendarne amerykańskie śmigłowce bojowe. Jak to będzie rozkładało się w czasie, kiedy do naszej armii poszczególne te elementy bardzo istotnego bezpieczeństwa, mającego nam zapewnić bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej, mają trafić do polskiej armii? Panie redaktorze, to jest kluczowe pytanie, to co pan w tej chwili zadał, bo kupić to jest jedno, co nie jest takie proste, to nie jest taka oczywista sprawa, bo to nie jest masło czy chleb spółki, czy nawet samochód z salonu samochodowego. To jest jedno, natomiast wdrożyć go do gotowości operacyjnej, wdrożyć go w system obrony państwa, to jest znowu coś innego. To jest znowu wielkie wyzwanie. To trzeba przygotować infrastrukturę, suprastrukturę, place ćwiczeń czy poligony, kadrę, nauczyć się współdziałania z innymi siłami zbrojnymi. To będzie naprawdę wielkie wyzwanie dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Mam nadzieję, że pod kierownictwem pana ministra Błaszczaka również za 2 lata, bo pokazuje, jak można rozwijać siły zbrojne. Ale to, panie pośle, to kiedy w takim razie możemy się spodziewać tego, żeby to uzbrojenie nowoczesne, bardzo istotne dla naszego potencjału obronnego, może trafić do polskiej armii? Panie redaktorze, to niestety jest tak, że chcemy kupić F-35. Pan minister Błaszczak już ponad 2 lata temu, 3 czy 4 lata temu podpisał kontrakt ze Stanami Zjednoczonymi, a jeszcze poczekamy 3 lata. Więc to jest bardzo długi okres. W tej chwili te wszystkie zakupy... Czyli 2025 przylecą do nas... 24, przepraszam, 24. Przylecą do nas pierwsze F-35. Do nas przy sterach, których to samolot będą siedzieli polscy piloci oczywiście. To jest jedno, ale teraz problem właśnie jest też z tym, że kupujemy uzbrojenie nowoczesne, te systemy, o których dzisiaj rozmawiamy, ale problemem jest, że pan minister Błaszczak szuka po całym świecie, jak widać, żebyśmy te systemy dostali stosunkowo szybko. No, eksperci mówią, że po Ukrainie Rosjanie będą potrzebować kilku lat, niektórzy nawet do 10, ja myślę, że trochę krócej, zanim Rosja odbuduje swój potencjał. I w tym czasie my musimy się przygotować i stworzyć potencjał, który pozwoli nam spokojniej spać, który pozwoli nam wystawić taką siłę odstraszającą, że tej ruskiej armii, tej bandyckiej armii rosyjskiej 5 razy się zastanowić niż przed próbą przekroczenia polskiej granicy. To w takim razie zostało nam 30 sekund. Jeszcze raz, wiemy już o tych F-35, a te słynne Apache, kiedy do nas przylecą? Czy jest jakaś data konkretna? No jeszcze kontrakt nie jest podpisany, panie redaktorze, więc ja nie potrafię powiedzieć. To są negocjacje. Pan minister Błaszczak, jak tylko
dostanie zapewnienie ze strony rządu, bo to przecież będzie metodą rząd-rząd, jak otrzyma zapewnienie ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, to na pewno określi dokładną datę. Oby stało się to więc jak najszybciej. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, a ja kłaniam się nisko, życzę dobrego wieczoru. Piotr Nisztor, do zobaczenia.